Witam Was serdecznie, moi drodzy, przy mikrofonie Kuba. I dzisiaj pomówimy sobie o naszych rodzimych władcach, czyli o piastach. Przy czym nie będę się skupiał na, jakby to powiedzieć, nudnej politycznej stronie ich życia. Czyli tutaj nie będzie poszedł, zrobił, wygrał, przegrał. Tylko skupimy się bardziej na ciekawostkach z nimi związanych. Mam takie wrażenie, że o wielu rzeczy, o których dzisiaj sobie pomówimy, mogli się nie słyszeć. Zaczynamy. Mieszko miał być ślepy do 7 roku życia. W czasie postrzyżyn odzyskał wzrok, a ojciec Mieszka podał gościom swoje najlepsze piwo. W trakcie jednego ze spotkań sprezentował cesarzowi wielbłąda. Przed ślubem z Dobrawą miał co najmniej 7 żon jednocześnie. I jeśli wierzyć Kosmasowi, to Dobrawa była starą, bezdzietną lambadziarą, co znaczy, że mogła mieć nawet 30 lat w chwili ślubu. I nie jest wykluczone, że była z odzysku. A po śmierci Dobrawy poślubił wyciągniętą z niemieckiego klasztoru Odę. Chrobry poddanym, którzy nie przestrzegali postu, kazał wybijać zęby. Cudzołożników przybijał za genitalia do pali i dawał nóż, żeby wybrali, czy odetną sobie właśnie genitalia, czy zabiją się. Swojego ciotecznego brata, Bolesława Rudego, najpierw siłą osadził na tronie czeskim, potem go obalił i oślepił. W czasie wyprawy na Kijów siostrę księcia Świętopełka, Przedsławę, zgwałcił, a następnie uczynił z niej nałożnicę. W tym czasie był już po raz czwarty żonaty. Zdaniem Galla, gdy Bolesław, wjeżdżając do Kijowa, uderzył mieczem w bramę, powiedział: tak jak o tej godzinie złota brama ugodzona została tym mieczem, tak najbliższej nocy ulegnie siostra najtchórzliwszego z królów. Był ponoć tak spasiony, że koń z trudem go dźwigał. Za pierwszym razem korony od papieża nie dostał, bo zapomniał, o co łaska. Zaraz po objęciu tronu po ojcu wypędził macochę, Odę i jej synów, braci stryjecznych, Przybywoja i Odylena, pod zarzutem spiskowania uwięził i oślepił. Rodzonego brata, Wodzisława, wysłał z jakąś misją do Czech i ten już z niej nie wrócił. Wracając ze zjazdu w Merseburgu, przeżył zamach na swoje życie. Kto go zorganizował, do dzisiaj nie wiadomo. I tak na koniec drugi cytat z lekkiego kronikarza, z Titmara. I o tych słowach lepiej, żeby się rządzący nie dowiedzieli. Titmar bowiem napisał: onże Bolesław, aby tylko samemu panować, podeptał wszelkie prawo i sprawiedliwość. Mieszko II był pierwszym władcą piśmiennym. Kiedy na kraj spadł najazd ruski i niemiecki, król ewakuował się do Czech, a tam potraktowano go z szacunkiem, na jaki, zdaniem Czechów, sobie zasłużył, czyli wtrącono go do lochu i, krępując genitalia rzemieniami, wykastrowano. Istnieje teoria, która głosi, że to Bezprym został wykastrowany i to dlatego ojciec odsunął go od tronu. Mieszko ostatecznie odzyskał wolność i zgodził się podzielić kraj między siebie, Bezpryma i innego wnuka Mieszka I, Dytryka. W pewnym czasie Dytryk został wygnany, Bezprym zamordowany, a pod koniec życia Mieszko II, pod koniec życia, które było pasmem klęsk, podobno oszalał, więc mógł też popełnić samobójstwo. Kazimierz Odnowiciel na tronie został osadzony przez Niemców, którzy dogadali się w tej sprawie z księciem kijowskim Jarosławem Mądrym. Najpierw wyciągnięto go z klasztoru i w sumie nie zdążył wiele zrobić, ale miał bardzo ciekawą żonę. Siostrę Jarosława Mądrego i tym samym Przedsławy. Dokładnie tej samej, którą zgwałcił Chrobry. To w ogóle jest ciekawie, bo Jarosław Mądry najpierw zaatakował Mieszka, a potem został szwagrem Odnowiciela i teściem jego córki. Bolesław Szczodry, zwany również Śmiałym, w czasie wyprawy na Pomorze kazał oddziałowi pancernych przeprawić się przez rzekę Wpław i od tego momentu notuje się długą przerwę w funkcjonowaniu wojsk pancernych w Polsce. Kwestie konfliktu z biskupem Stanisławem do dzisiaj nie zostały jednoznacznie rozstrzygnięte. Biskup nie przeżył i to tyle, co wiadomo na pewno. Miał biskup rzucić na króla klątwę za sodomię z kobyłą. A tak poważnie, to wymysły wyjątkowo niechętnych królowi kronikarzy. Znaczy, sodomia, nie klątwa.
drenował kraj na swoje wyprawy wojenne i z tego powodu emitował koszmarnej jakości pieniądze, ponoć najgorsze na kontynencie. Po wypędzeniu z Polski pojechał na Węgry i tam nie zsiadł z konia, kiedy witał go król. Także siaraj wtedy na pół Europy. Krążą pogłoski, że króla otruto, gdzie go pochowano, też do końca nie wiadomo. Władysław Herman już na starcie zrzekł się korony królewskiej. Długo nie miał dzieci, aż wreszcie wysłane zostało poselstwo do opactwa świętego Idziego we Francji. Owocem tego wstawiennictwa miał być Bolesław. Złośliwie pytają, czy książę był w tym poselstwie, czy nie, bo podobno wieść o ciąży księżnej gruchnęła zanim wrócili. I z tego opactwa miał pochodzić później Gal Anonim. Czy, jeśli tak, na ile był zaangażowany w zamach przeciw bratu, nie wiadomo. Bolesław miał syna, Mieszka, którego Herman chciał sprowadzić do Polski. Chłopak zginął zamordowany. Jako, że jego obecność na dworze Hermana była księciu nie na rękę, ale pewności nie ma, kto doprowadził młodego królewicza do śmierci. Nie ma informacji, by zamachowcy zostali ukarani, czyli mogli działać przynajmniej za wiedzą Hermana. Zbigniew, zdaniem niektórych kronikarzy, miał nieprawe pochodzenie, ale to raczej dziecko związku zawartego na mocy prawa zwyczajowego, a nie sakramentalnego chrześcijańskiego. Zbigniew był całkowicie legalnym dziedzicem tronu do czasu narodzin Bolesława. Trafił na nauki do żeńskiego klasztoru w Kwedlinburgu. Zapewne został przeznaczony do stanu duchownego. Długo jednak w klasztorze nie zabawił, bo go opozycja wobec Wojciecha wyciągnęła. Bolesław Krzywousty był albo niewiarygodnym krzywoprzysięzcą, albo miał zniekształcone usta, jedno z dwojga. Zaprosił na ucztę pojednawczą swojego brata, Zbigniewa, po czym za radą mądrych ludziów go uwięził i oślepił. Trzeba dodać, że od kilku lat Zbigniew ściągał z różnych części Europy wojska i najeżdżał tereny swojego brata. Na ucztę Zbigniew zjawił się jak udzielny pan, każąc sobie nieść miecz przed sobą. Krzywousty w staraniach o koronę poparł antypapieża, który był już wtedy przegrany. Zatem w ogóle można powiedzieć, że postawił na przegranego konia. Czy słynna ustawa sukcesyjna, zwana testamentem, została napisana na polecenie i pod dyktatem cesarza, do dzisiaj nie ma pewności. Jeśli wierzyć Salomei z Bergu, wdowie po księciu, to ten nie poszedł do nieba. Objawił się jej pewnej nocy i powiedział, co się z nim stało. Niedługo po śmierci Bolesława Krzywoustego młodsi bracia wypędzili seniora i nie dali mu wrócić mimo dwóch interwencji cesarskich w jego imieniu. Stąd właśnie do Władysława przylgnął przydomek Wygnaniec. Zanim do tego doszło, po jednym z konfliktów między braćmi Władysław oskarżył komesa Piotra Włostowica o zdradę. Miał go oślepić i pozbawić języka, ale to jest kwestia dyskusyjna. Henryk Sandomierski wybrał się z chówcem do Palestyny i wrócił. Spędził na dworze króla Balwina III ponad rok. Sprowadził pierwszych rycerzy zakonnych do Polski, a dokładnie joannitów. Zginął usieczony w Prusiech. Kazimierz Sprawiedliwy miał grać w kości z jakimś rycerzem o imieniu Jan. Wygrał, ale Jan przyłożył mu z pięści w twarz. Książę miał mu darować winę. Przy czym nie wiadomo, czy to jest prawdziwa historia, czy wyłącznie wymysł. Był pierwszą ofiarą krakowskich jubileuszy. Zmarł w trakcie uroczystości dziesięciolecia sprowadzenia relikwii Floriana do Krakowa. Wypił trochę wina i wystarczyło. Ale nie wiadomo do dzisiaj, czy zszedł tak sam z siebie, czy ktoś mu pomógł. Według jednych powaliła go choroba. Według innych napój miłosny od pewnej niewiasty. Mieszko Stary bił monety z hebrajskim napisem, które można przetłumaczyć jako Mieszko, król Polski. Oddał zadanie bicia monety fachowcom, czyli Żydom. Potem osobiście psuł tę monetę. Mieszko był skonfliktowany ze sporą częścią rodziny i mieszczaństwa. Poprosił o pomoc i interwencję cesarza Fryderyka Barbarosse. Ten jednak nakazał zorganizowanie wyprawy swojemu synowi, Henrykowi. Podczas narady wodzów w Erfurcie załamała się podłoga i wielu wpadło do kloaki, kończąc życie. Przygotowywana interwencja straciła na impecie. Henryk III Głogowski pojmał swojego kuzyna, księcia Henryka V Brzuchatego, i przez pół roku trzymał go w klatce, w której był jeden otwór na podawanie jedzenia i drugi na wypróżnianie się. Klatka była tak ciasna, że księciu pręty wrzynały się w ciało, nie mógł w niej siedzieć, stać ani leżeć, z mięśni wyszło robactwo.
Po wyjściu z niewoli długo już nie pożył. Bolesław Rogatka, zwany tak od rogatej duszy, wnuk Henryka Brodatego, porwał biskupa i tak długo trzymał go w lochu, aż ten zgodził się na żądania księcia, zorganizował pierwszy na ziemiach polskich turniej rycerski, sprzedał ziemię lubuską Niemcom. Leszek Biały uznał, że nie pojedzie na krucjatę do Palestyny, bo tam piwa nie mają, a on sam jest otyły i ociężały. Zamiast tego zgodził się udać do Prusów. Podobny numer odwalił Konrad II Garbaty, został patriarchą Akwilei, ale uznał, że nie będzie siedział nad Adriatykiem, bo tam piwa nie mają, więc wrócił do Polski. Leszek Biały zginął zamordowany w Gąsawie podczas zjazdu rodzinnego. Próbowali go zabić w łaźni, ale uciekł i gołego usiekli podczas pościgu. Władysław Laskonogi miał zginąć z ręki niemieckiej dziewczyny, która broniła się przed gwałtem. Inna wersja głosi, że gonił tę dziewczynę i przywalił głową we framugę. Kiedy na Lubusz spadła armia margrabiego Konrada II, Laskonogi na czele oddziału idącego do bitwy postawił czarownicę. Zginęła jako pierwsza. W konflikcie z biskupem Kietliczem uwięził jego ludzi, splądrował klasztor w Mogilnie, wygnał zakonników lojalnych wobec biskupa. Żeby zdobyć tron krakowski, zadeklarował w cieni, że zaadoptuje małoletniego księcia Bolesława, późniejszego wstydliwego, i uczyni swoim dziedzicem. I niektórzy badacze uznają to za początek uprzywilejowanego stanu rycerskiego. Władysław Odonic doczekał się przydomka jedynego w swoim rodzaju – Plwacz. Nie wiadomo do końca, czy miał problemy z gardą i flegmą, czy po prostu w procesie wychowawczym zapomnieli o nauce podstawowych manier. Niemal całe swoje dorosłe życie spędził wojując ze stryjem, Laskonogim. W trakcie konfliktu na kilka lat został wypędzony, więc wędrował po Europie, Palestynie, w końcu trafił na Pomorze. Na ile był zaangażowany w zamach podczas zjazdu w Gąsawie, nie wiadomo do dzisiaj. Bolesław Wstydliwy ożenił się z 13-letnią wówczas Kingą. Co nie jest potwierdzone, mógł być gejem pozostającym w intymnych relacjach z Leszkiem Czarnym. Jest to teoria profesora Fijałkowskiego. A Leszek Czarny przez żonę Gryfinę został publicznie oskarżony o impotencję, leczył się miksturami z węży i żab. Podobno pomogły i książę w końcu stanął na wysokości zadania, ale dzieci tak z tego nie było. Henryk Pobożny zginął pod Legnicą, Mongołowie ścieli mu głowę, a ciało rozpoznała jego żona po 6 palcach u stopy. Gdyby wierzyć kronikarzom, to Pobożny przegrał, bo chorąży dał znać do odwrotu, a Mongołowie zaatakowali gazem. Złośliwy powiedział, że Mongołowie puścili gazy, ale ja nie jestem złośliwy. Konrad Mazowiecki usiłował bronić Mazowsza przed Prusami, miał jednego wojewodę, Krystyna, zwanego Tarczą Mazowsza, którego z do dzisiaj nieznanych do końca powodów kazał uwięzić, oślepić i ostatecznie udusić. Wychowawcę swojego syna, Jana Czaple, kazał wychłostać, udusić, a ciało powiesić dla przykładu. Młody książę Konrad ożenił się z córką Henryka Pobożnego i zbyt długo zabawił na dworze żony i to właśnie nie spodobało się Konradowi. A że przy okazji Pobożny dołożył swoje, bo zajął wtedy Kraków, to Konrad wyładował wsiekłość na scholastyku Czapli. Grzymisławę, swoją bratową, matkę Wstydliwego, uwięził w Czersku, a potem w Sieciechowie. Dotkliwie ją pobił. Porwał też Henryka Brodatego. Generalnie kawał... No. Ziemowit, syn Konrada Mazowieckiego, został razem ze swoją żoną porwany przez rodzonego brata Kazimierza. Został na końcu życia złapany w zdobytym przez Rusinów grodzie Jazdów i został przez nich zdekapitowany, a ciało spalono. Syn został uprowadzony przez Litwinów i 2 lata spędził w niewoli. Henryk Probus w dążeniach do władzy nie wahał się obrabować wawelskiej katedry. Jest piękna legenda, jak to zwiedzał kościół i zobaczył drapiącego w ścianę gołębia, kazał skuć ściany i znalazł tam hałdy złota. Poseł książęcy w Rzymie miał się starać w jego imieniu o koronę, zażądał ton złota na co łaska, które dostał, zabrał dla siebie mnóstwo forsy i podłożył fałszywe pieniądze. Sprawa się rypła. Żeby się uwolnić, posłał do brata, do Wrocławia, truciznę,
Pierwsza próba otrucia przez dodanie trutki do jedzenia okazała się nieskuteczna. Za drugim razem zatruto nóż i udało się. Książę miał też komponować utwory w średnio-wysokim niemieckim, czyli był Minnesingerem. Przemysł, późniejszy król, czyli Przemysł II, starał się o koronę polską równolegle z Władysławem Czeskim. Polskie poselstwo do Rzymu przekupiło czeskie i poseł w imieniu króla Wacława zrzekł się roczeń do polskiej korony. Władysław Łokietek był dwukrotnie obłożony klątwą, raz za brutalność i świętokradztwo w czasie walk w Wielkopolsce, drugi za nierespektowanie decyzji papieskiej w sporze z biskupem Janem Muskatą. Poza tym oficjalnie był lennikiem króla czeskiego, nie mógł zatem bez zgody seniora starać się o tron Polski. Kazimierz Wielki nie wiadomo, czy uwiódł tylko, czy zgwałcił Klarę Zach. Z Aldoną Giedyminowiczówną nie chciał się żenić, bo podobno słynęła z siły fizycznej. Miał w sumie 4 żony, z czego 3 w tym samym czasie. Po śmierci Aldony ożenił się z Adelaidą Czeską. Podczas swojego pobytu w Pradze Czesi podsunęli mu Krystynę Rokiczankę, mieszczkę. Ślubu udzielił im opat tyniecki. Małżeństwo formalnie było nieważne, bo właśnie w tym czasie Kazimierz był żonaty z Adelaidą i Rokiczankę miał od siebie szybko oddalić, kiedy się okazało, że jest łysa i ma świerzb. Miała być też agentką Luksemburgu w Polsce. Żeby poślubić kolejną kobietę, Jadwigę, sfałszował bullę papieską unieważniającą jego ślub z Adelaidą. Sprawa jednak się rypła i papież dowiedział się o fałszerstwie. Kazimierz żonę i tak sobie wziął. Nie ma pewności co do autentyczności historii księdza Marcina Baryczki i jego utopienia w Wiśle. Natomiast zbuntowanego wojewodę poznańskiego, Maćka Borkowica, skazał na śmierć głodową. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście wiecie jak mnie znaleźć. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie o takie ciekawostki właśnie o kolejnych władcach Polski. Jeśli chcecie mi pomóc w rozwoju kanału, jest link do Patronite'a. Każda pomoc się przyda. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, bo to faktycznie sprzyja w rozwoju kanału. Algorytm jest tak ustawiony, że im więcej reakcji, więcej komentarzy, tym więcej osób to dalej ogląda. Więc dziękuję Wam serdecznie, że wytrwaliście do końca. Do usłyszenia. Cześć.